Wirus odry potrafi bardzo szybko rozprzestrzeniać się. Wystarczy kontakt z osobą zakażoną i jest to możliwe jeszcze zanim wystąpi u niej charakterystyczna wysypka. Ostatnie dane Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób wskazują, że tylko w minionym roku w 30 europejskich krajach odnotowano 14 451 przypadków zachorowań na odrę. To trzykrotnie więcej niż 3 lata temu. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w Rumunii, ponad 10 tysięcy chorych. We Włoszech było to blisko 5 tysięcy, w Grecji ponad 1000, a w Niemczech zachorowało 900 mieszkańców. Z odrą ostatnio zmagają się też Ukraińcy. Choroba dotknęła tam około 1000 osób. W Polsce w ostatnim czasie liczba zachorowań jednak spadła. Wyraźny, dobry kokon ochronny tutaj. Mamy wysoką wyszczepialność zarówno w przypadku gruźlicy, jak i odry. Tym niemniej my obserwujemy to cały czas, wszystkie doniesienia. To konieczne, bo sytuacja na Ukrainie może stać się też polskim problemem. Napływ obywateli Ukrainy dodatkowo prawdopodobnie może spotęgować efekt wzrostu przypadków zachorowań na odrę w Polsce. W Polsce częściej niż w poprzednich latach rodzice nie chcą szczepić swoich dzieci. Przedstawiciele stowarzyszenia Stop NOP mówią, że choć odmów jest coraz więcej, liczba zachorowań wcale nie rośnie. Stowarzyszenie Stop NOP nie neguje, że szczepionki mają jakąś skuteczność w ograniczaniu liczby zachorowań. Natomiast będziemy protestować ostro przeciw zamiataniu pod dywan w przypadku powikłań poszczepiennych. A takie są, od wysypek, drgawek, nawet aż po śmierć. Lekarze wyjaśniają, powikłania po odrze też są bardzo poważne. Zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, mózgu, mięśnia sercowego, a także ciężkie infekcje kończące się zgonem. Tymczasem Włosi wprowadzili restrykcyjne prawo. Od marca nieszczepione dzieci nie będą przyjmowane do publicznych przedszkoli i szkół. Zaostrzanie sankcji wobec osób, które mają powody, żeby rezygnować ze szczepień, doprowadzi do jednego – do rewolucji. Albo, zdaniem innych, do epidemii chorób zakaźnych. W Polsce ministerstwo takiego prawa nie zamierza wprowadzać, ale rodzice, którzy dzieci nie szczepią, są karani grzywną od 500 nawet do 5000 zł. Agata Sulińska, 24 godziny.